3 sierpnia. Zbliżamy się do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej. To nic nowego, bo już chyba ze 2 tygodnie temu jechałem tędy. To zauważyłem, że nie ma żadnych ograniczeń. Tyle tylko, że wtedy no, było już ciemno i nie można było nagrywać. Teraz chciałbym pokazać, jak wygląda obwodnica Ostrowi Mazowieckiej, jadąc od strony Białegostoku w kierunku Warszawy. Jadę w tej chwili dokładnie 120 na godzinę. No i zobaczymy, czy będzie jakieś ograniczenie. Tutaj z prawej strony dołącza trasa Via Baltica, czyli droga S61. Jeszcze 2-3 tygodnie temu było tutaj ograniczenie do 100 na godzinę, niewielkie, ale jednak było. W tej chwili w tym kierunku obwodnica Ostrowi przelatujemy na pełnym biegu, ale tylko w tym kierunku, dlatego że niestety muszę przepuścić, tylko w tym kierunku, dlatego że jadąc od strony Warszawy w kierunku Białegostoku. Na tej drugiej jezdni jest ograniczenie do 90 na godzinę, dlatego że droga jest dość dziurawa i połatana. To ograniczenie już jest chyba od kilku miesięcy. Zmienia się tylko tyle, że pojawiają się nowe łatki, ale faktycznie nie jedzie się zbyt przyjemnie i nawet przy 90 na godzinę to nieźle trzęsie. A po tej stronie, no, tak normalnie 120. Jeszcze nie węzeł Róża. Tutaj te znaki, które widać z tyłu, to są powtórzone znaki dla przeciwległego kierunku, powtórzone znaki za węzłem, dlatego że to ograniczenie obowiązuje gdzieś do tego starego węzła Łomża, którego już nie ma, do miejsca, w którym był ten węzeł. Z tej strony cały czas na pełnej prędkości. O, tutaj po lewej stronie to są właśnie te znaki, które ograniczają prędkość, ale tak jak cały czas mówię, prędkość w przeciwnym kierunku. I tutaj węzeł Brok, obwodnica się kończy.